26 stycznia około godziny 22 na skrzyżowaniu Długiej i Grota Roweckiego odnotowaliśmy kolizję pojazdów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Volkswagenem 21-letni mieszkaniec gminy Moszczenica nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z Peugeot, którym kierował 53-letni mieszkaniec Tomaszowa. Sprawca odjechał z 500-złotowym mandatem. Tego samego dnia o godzinie 11 na K8 w Jakubowie doszło do zderzenia pojazdów. Jak i wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący ciągnikiem siodłowym DAF, 30-letni mieszkaniec Mińska Mazowieckiego, wyjeżdżając na przewężenie związane z remontowanym odcinkiem drogi, wjechał wiodącego z przeciwnego kierunku Iveco, którym kierował 57-letni mieszkaniec Wrocławia. Sprawca kolizji otrzymał 250 zł mandatu. Kolejna niegroźna kolizja miała miejsce o godzinie 12:20 przy ulicy PCK. Kierujący Mercedesem 31-letni mieszkaniec powiatu opoczyńskiego nie zachował bezpiecznej odległości i wjechał w tył poprzedzającej go Toyoty, którą kierował 19-letni mieszkaniec Tomaszowa. Na sprawcę został nałożony mandat w wysokości 250 zł. O godzinie 8:30 na Polnej doszło do zderzenia pojazdów. Kierująca Renault 34-letnia mieszkanka Tomaszowa nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu i zderzyła się z kierującym Oplem 59-letnim mieszkańcem Tomaszowa. W tych przypadkach na szczęście skończyło się na powygranej karoserii pojazdów i przestrachem kierowców uczestniczących w kolizjach. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie niekorzystnej aury oraz w związku z nadchodzącymi feriami i zwiększonej ilości młodych użytkowników dróg. 29 stycznia na terenie jednej z miejscowości w gminie Rokiciny jeden z mieszkańców na gorącym uczynku ujął włamywacza. Na miejscu policjanci ustalili, iż około godziny 14 pokrzywdzony został zaalarmowany przez jednego z sąsiadów, że ktoś z warsztatu wyrzuca różne przedmioty. Zaalarmowany mężczyzna natychmiast przyjechał do warsztatu, gdzie zauważył uciekającego sprawcę. Pokrzywdzony ujął go i przekazał policjantom z komisariatu w Rokicinach. Zatrzymany skradł m.in. wiertarkę, przedłużacze elektryczne, siedzenia samochodowe o łącznej wartości 290 zł. Skradzione przedmioty zostały odzyskane. 56-letni sprawca nie był wcześniej notowany. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Rokicin.